Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i witam wszystkich tych, którzy chcą oglądać ten film. Ten film będzie o rozwoju duchowym adekwatnym do zmian na Ziemi. Wielu z nas chce rozwijać się duchowo. Są też osoby, dołączają teraz też osoby, które nie rozumieją słowa rozwój duchowy albo to słowo ich po prostu przerasta. Osoby, które widząc to, co się dzieje na świecie, oglądając wiadomości, gdzie widzą ten chaos, którego nie da się wytłumaczyć logicznie, nie da się zrzucić winy na jeden rząd, który się nie przyznaje na to, co się dzieje. Nie da się wytłumaczyć tego, że dziennikarze widzą, że jest coś więcej niż to, co nas do tej pory powiedziano czy mówiono. Ci ludzie, którzy do tej pory nie interesowali się kompletnie duchowością, dla nich istniała praca, rodzina, pieniądze, dogmat z religii czy z nauki, na którym zbudowali sobie fundament, po prostu oni teraz gubią się w tym wszystkim. Czyli widzą, że te poglądy polityczne, naukowe, religijne nie odpowiadają na podstawowe pytanie, co dzieje się na Ziemi i jak zacząć rozwijać się duchowo. Zwłaszcza, kiedy na przykład w rodzinie jest ktoś, kto zaczął rozwijać się duchowo, spojrzał szerzej, spojrzał z poziomu reinkarnacji, czyli znalazł odpowiedź, dlaczego jedno dziecko żyje jeden dzień po urodzeniu, a inne żyje 80-90 lat i co te dzieci mają Bogu powiedzieć na tak zwanym sądzie ostatecznym, kiedy jedno nie miało nawet szans rozwinąć siebie. Dlaczego ono zmarło? Dlaczego zmarł mi wcześniej ojciec czy mama? Dlaczego byłam sierotą? Dlaczego miałam podgórkę? I tak dalej, i tak dalej. Na te pytania religia mówi często, nie wiem, Bóg tak chciał. No ale Bóg jest cudowną, piękną istotą, pełną miłości, więc On patrzy na nasze życie o wiele szerzej niż my. Widzi nie jedno wcielenie, ale całą drogę swojej pięknej energii, którą nas obdarzyła, która jest nazwana duszą czy życiem. Tak to mniej więcej wygląda i ci ludzie budzą się teraz z zapytaniem, co się dzieje, jak można wejść w tak zwaną duchowość. Ponieważ miałem kilka cudownych rozmów w tym tygodniu i sam zadałem pytanie, czym jest tak naprawdę ta duchowość, rozwój duchowy adekwatny do zmian na Ziemi? Czy każdy z nas musi medytować? Czy każdy z nas musi posiadać wiedzę adekwatną do zmian? Czy musi się orientować w tym chaosie politycznym, ekonomicznym, w tych, co się dzieje na świecie? Czy po prostu jest coś zupełnie, zupełnie innego? I to, co mówię w wielu, wielu filmach. Najpiękniejsze jest to w swojej drodze, że odpowiedź przychodzi od innych dzieci bożych, od innych dusz, które zgłaszając się do mnie proszą o diagnozę czy proszą o rozmowę. I to, co teraz zacytuję, to diagnoza dla Moniki, której bardzo, bardzo dziękuję za to, że napisała do mnie osoba, która rozwijała się duchowo i która gdzieś po drodze zgubiła ten rozwój, nieadekwatny do zmiany na Ziemi, tak to powiem. Czyli rozwój duchowy z książek, które przeczytała i wiedzy, którą miała w głowie, nie zaprowadził ją do szczęścia, radości, uśmiechu. Dlatego, że rozwój duchowy jest osadzony w czasie. To, co napisano w książkach kilka lat temu na temat rozwoju duchowego, ma się nijak do tego, co jest teraz na Ziemi. I dlatego tak wielu ludzi, którzy rozwijali się duchowo, teraz są pogubieni. Pogubieni przez własne rozumy, przez tą wiedzę, która w większości jest zainfekowana lub jest nieaktualna. W tym czasie, w tym miejscu, w teraźniejszości, która dzieje się za naszymi plecami, za naszymi oknami. I chciałbym przeczytać właśnie diagnozę, którą wysłałem do Moniki oraz też jedną z odpowiedzi podczas rozmów na Skype'ie z duszą, która zapytała mnie o rozwój duchowy. Zacznę od tej diagnozy, ponieważ jest to pismo automatyczne, kochani, gdzie nie ma przecinków, gdzie nie ma dużych liter, więc gdzie zdania są ciągłością, więc mam nadzieję, że będziecie mogli sobie to odczytać również w spokoju na moim blogu, bo jak widzieliście, szata graficzna bloga została zmieniona adekwatnie do zmiany na Ziemi, czyli dostała lekkości, łatwości po prostu poszukania, ale też łatwości informacji. Zostałem o to poproszony, ponieważ miałem to zrobić o wiele wcześniej i wtedy, kiedy przyszła informacja z Google, aby to zrobić, no tatuś tam skierował na górze, że ma być zmiana, to ma być zmiana. I na święta zajęłem się zmianą szaty graficznej i bardzo się z tego cieszę. I teraz będę mógł znów umieszczać właśnie wpisy graficzne takie, aby każdy, kto nie lubi słuchać filmów, albo nie chce słuchać filmów, mógł sobie to przeczytać, tak aby
po prostu zrozumiał to, co płynie z filmów i to, co płynie z mojego kanału. Dlatego umieszczę te dwie diagnozy. Dziękuję serdecznie Monice jeszcze raz, dlatego że czekałem na odpowiedź i dzisiaj, kiedy zacząłem nagrywać ten film, odpowiedź w mailu przyszła od Moniczki, więc jak widzicie, nie ma przypadków na Ziemi. Bóg nie jest istotą ułomną, która dopuszcza przypadki, ale istotą, która stworzyła wszechświaty i nad wszystkim panuje. I wszystko jest w idealnej harmonii i porządku, wszystko ma swój czas i miejsce. Tak samo rozwój duchowy na Ziemi jest zmieniony i ma swój czas i miejsce. I teraz postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, jaki on jest, jaki on ma być tu i teraz i jak łączy w sobie wszystkich ludzi. To jest taka diagnoza, którą ja wysyłam ludziom. Oczywiście każda jest inna, adekwatna do Was, adekwatna do rozświetlenia Was samych, do stwierdzenia tego, co Was podróżuje. Są to diagnozy pisane językiem automatycznym, językiem serca, ale też odpowiadają na wiele pytań. Porównują Wasze poprzednie wcielenia, abyście zrozumieli, dlaczego w tym wcieleniu tak poszukujecie drogi lub co Was blokuje. Odczytam całego maila, bo zawiera on całą tutaj odpowiedź, praktycznie całą odpowiedź na tym, co teraz dzieje się w rozwoju duchowym, dlaczego tak wiele ludzi się gubi, dlaczego tak wiele ludzi boi się rozwoju duchowego. Witaj Moniko. Faktycznie, koło Ciebie jest mnóstwo zawirowań energii i droga, po której biegniesz, to taka droga, jakbyś chciała pojąć całą wiedzę wszechświata, a zapomniała, po co to wszystko się robi. Jeżeli widzę przestrzeń danej osoby, to widzę na przykład ją na poziomie serca złamanego, na poziomie serca pracy, pola pracy, które jest zawirowane, ale też często ludzi, którzy rozwijają się duchowo, widzę na takiej drodze, gdzie biegają po drogowskazach. Drogowskazy to książki, czyli albo tak zwane guru, które gdzieś tam zasilane są wiedzą i oni po prostu jak drgają, nie wiedzą, co są zrobić, albo są smutni, albo są uśmiechnięci. Wszystko zależy od danej osoby. Dlatego mówię o drodze, że widzę ją na drodze, po której biegniesz, tak jakby chciała pojąć całą wiedzę wszechświata, czyli mnóstwo książek dookoła niej i co przeczyta książkę, to jest bardziej smutna niż radosna. A nie chodzi właśnie o wiedzę, chodzi o prostotę serca. Czyli cofnę się do diagnozy. Rozum masz jakby obłożony ciężarkami wiedzy, które niestety nie są aktualne co do zmiany na Ziemi i to powoduje zaburzenia w przestrzeni. Nie ma u Ciebie podczepień, bytów, klątw, uroków. Widać, że starasz się ochraniać sama i tworzyć dookoła siebie pole energetyczne dla ochrony. Ale Twój rozum, a Twoje serce to dwie różne drogi. Dlatego nastaje takie zamieszanie w energii. Dusza pokazała mi, że zmiana na Ziemi to uwolnienie się z książek, tradycji, wiedzy zaprzeszłej. Nauka bycia w prostocie siebie, a nie w wiedzy duchowej. Ta przechodzi poprzez Ciebie, kiedy coś potrzebujesz wiedzieć. Natomiast im więcej wiedzy, tym większe pogubienie. Bo 95% wiedzy na Ziemi jest sfałszowana. I dlatego postanowiono w 2012 roku na otwieranie ludzkich serc jako wykrywacza kłamstw, tak aby ludzie umieli posprzątać i zapanować nad własnym rozumem. Pokochanie siebie to podstawa i w sercu widać u Ciebie duże światło, ale ono jakby nie może się przedostać przez Twój rozum, który jest zbyt ciężki. Dużo w nim zainfekowanej wiedzy, która już jest nieaktualna. Każda książka to martwa wiedza. Każde serce to żywa wiedza adekwatna do czasu. I to jest naszą drogą teraz. Dlatego rozwój duchowy zaczyna się od nowa, adekwatnie do zmian na Ziemi i prowadzi do prostoty serca, połączenia świadomości, zapanowania nad umysłem i tworzenia przestrzeni pokoju i harmonii. A wszystko można zmieścić w słowie bądź dobrym człowiekiem. To jest teraz droga w rozwoju duchowym. Dlatego krzyczą wszyscy, którzy nakarmili rozumy, a nie otworzyli serca. Którzy chcą błyszczeć, zamiast być w ciszy. I to, co najpiękniejsze, rozum nie stworzy przestrzeni szczęścia. On będzie ją uzupełniał. Bo szczęście pochodzi z całego jestestwa i serce, dusza, rozum, ciało, a także opiekunowie, istoty dookoła, tworzą je wszyscy razem, wspólnie. Dlatego nie karmi się jednego narządu, ale dba o wszystkie i wszystkich. Odłóż książki, wszystkie, zresetuj umysł. Powiedz, do szczęścia potrzebuję tylko siebie, swojego serca, duszy, rozumu i połączenia z Bogiem, a potem podziękuj Mu za swoje życie i zacznij w myślach, słowach i uczynkach być dobrym człowiekiem. To osiągniesz o wiele więcej i będziesz idealnie osadzona na drodze zmian na Ziemi. Możesz biegać od kierunkowskazu do kierunkowskazu, ale i tak zawsze wszystko jest w Tobie i wszystko sprowadza się do jednego. Do uczynków,
które niosą nas dalej, czyli do dobra, które czynisz. Do światła w sercu, którym możesz się dzielić z innymi, a Twoje bieganie za wiedzą wynika z wcielenia, kiedy Twoje dziecko było bardzo chore i medycyna nie umiała mu pomóc. Wtedy skierowałaś się do szeptunki o pomoc. Ona powiedziała Ci, że są dwa światy, rozumu i systemu i serca i natury. I że sztuka jest połączyć te dwa światy tak w sobie, aby być dobrym człowiekiem, żyjącym w prawdzie na jednym i drugim, aż staną się jednością. Dziecko wyzdrowiało, a Ty zajęłaś się nauką świata duchowego. Ale ponieważ rozum był w systemie, to wszystko opierało się na dotyku, a mało na wierze. Wyleczenie dziecka polegało na ziołach i wierze. Zioła zrozumiałaś, ale wiary już nie. I stąd przez kilka wcieleń odrabiasz zrozumienie światów. Dotykasz jednego, karmiąc rozum, aby potem dotknąć drugiego. A teraz jest lekcja połączenia tych światów i bycia w nich prawdziwą sobą w jedności. A tej jedności jeszcze nie ma, bo rozum zbyt mocno obciążony wiedzą nie chce przyjąć prostoty do siebie. Zapytaj siebie, czego naprawdę szukałaś w rozwoju duchowym. Potencjałów, miłości, akceptacji, pokochania siebie. A potem zapytaj siebie, czym jest prostota serca. Uśmiech spowoduje, że zamkniesz bieganie, a otworzysz działanie i wtedy twoje serce znów przepłynie przez rozum i zaczniesz realizować siłę przestrzeni w spokoju i harmonii. Szeptunka nie umiała połączyć światów, dlatego nie mogła Ci pomóc. Wiele jasnowidzów, ludzi, którzy mówią o rozwoju duchowym, nie może połączyć prawdy i prostoty, bo wtedy stają się równi, a oni chcą być ponad innymi. Dlatego ci, co zrozumieją słowa równość, wolność, światło, miłość, idą dalej, a reszta biega, sprzecza się, wywyższa i gubi siebie i innych coraz bardziej. Zmiana na ziemi to wolność i równość dzieci bożych, zwierząt, roślin, planet. I ci, którzy to rozumieją, emanują tą wolnością, równością, szczęściem, prostotą, a wiedzę otrzymują nie na zapas, ale adekwatnie do wydarzeń w teraźniejszości. Zakończ bieg, bo rozwój duchowy to nie ściganie się, ale bycie sobą i bycie dobrym człowiekiem. I patrząc na to, jak ci, którzy nazwali siebie uduchowieni, nie odrobili lekcji i nie odrabiają, bo myślą, że już osiągnęli uduchowienie adekwatne do zmian, łatwo się pogubić. Dlatego nie warto kopiować słów z książek, warto stworzyć własną książkę i zapisz w niej same dobre uczynki i uśmiech każdego dnia, a potem pokaż im to, czym emanujesz, a wtedy zrozumiesz ich zdziwienie i tego Ci życzę, bo w sercu masz dużo światła. Oczyściłem przestrzeń zawirowań, rozumu, reszta w Twoim sercu. Nie wiedzą wchodzi się do Królestwa Niebieskiego, ale dobrymi uczynkami, a do tych nie trzeba żadnej wiedzy. To jedna z diagnoz. Może ona się Wam wydawać dziwna, nie taki oczekujecie. Niektórzy Was oczekują sposobu, punkt po punkcie, jeden, dwa, napisz mi, co mam zrobić. Oczywiście po tej diagnozie następuje też czasami rozmowa, czasami dalsza wymiana maili, gdzie staram Wam się pokazać, że tutaj to, co Wam przeszkadza, co przeszkadza Monice, to samokrytyk. Czyli włączenie krytyka z rozumu, ja taka i owaka, ja nie umiem, nie potrafię. Każda istota jest istotą, dzieckiem Bożym, piękną, cudowną istotą i tak ma się postrzegać. Mamy zaległe rzeczy do odrobienia. Mamy też rzeczy, które przychodzą z teraźniejszości tu i teraz. Mamy system, w którym wcześniej nie było, w którym żeśmy nie żyli, więc mamy się z nimi mierzyć codziennie. Mamy rozum, który nas sabotuje i światło w sercu, które potrafi rozświetlić wszystko dookoła nas, które tworzy szczęście wspólnie z naszym ciałem duchowym, materialnym, z istotami, które są dookoła nas. Powiedziano, że szczęście to stan ducha i to jest prawda. Iluzja szczęścia jest system i wiedza, która potem okazuje się, że ta wiedza nie doprowadziła nas do pola miłości, do związku, w którym czujemy się fantastyczni, do pola pracy, w którym czujemy się fantastyczni i się realizujemy. Wiedza prowadzi bardzo często do pogubienia, bo codziennie schodzi nowa i codziennie trzeba aktualizować własny rozum. Wiele z nas tego nie robi, wiele z nas ugrzęzło w starych schematach, dogmatach, z religii, z nauki. Nie chce aktualizować rozumu i dlatego teraz się gubią, kiedy widzą tak zwany chaos na ziemi i nie rozumieją, o co chodzi. Dlatego tutaj diagnoza dla tej osoby była diagnozą dla wszystkich nas, aby zrozumieć, czym jest rozwój duchowy. To nie koniec, bo dokładnie w ten sam dzień rozmawiałem z kolejną cudowną istotą, duszą, która również zapytała mnie, jak żyć. Nie jest osobą, która szukała wiedzy w rozwoju duchowym, ale szukała wiedzy z poziomu numerologii, z poziomu wahadła, z poziomu jakby doświadczeń, ale potem przyszło właśnie to, co jest adekwatne do zmian na Ziemi.
czyli odpowiedź od jej duszy, bo tak naprawdę te diagnozy pisze wasza dusza, mówiąc do was językiem, jaki zna, czyli językiem serca. Dlatego wiele rozumów nie rozumie tego, tych diagnoz. Wiele rozumów potem do mnie pisze, że chciałaby wiedzieć konkretnie, o co chodzi, co wyłączyć, co włączyć. Dlatego potem następuje mowa rozumu, a nie mowa serca. Natomiast zmiana na ziemi, jak widzicie, to bycie dobrym człowiekiem. Aby być dobrym człowiekiem, nie trzeba tak naprawdę żadnej wiedzy. Trzeba po prostu uczynków, które wprowadzą was do Królestwa Niebieskiego po drugiej stronie i stworzą niebo po tej stronie. Dlatego, że co siejesz, to zbierasz. Kiedy siejesz dobro, to dobro do ciebie wraca i tworzy twoją przestrzeń. Kiedy siejesz to dobro tak, że ludzie ci dziękują szczerze za to, co robisz, to te podziękowania tworzą energię sprawczą, o której mówiłem, które tworzą twoje marzenia, które spełniają wszystko to, co chciałabyś albo chciałbyś, aby się spełniło. Kreujesz własną rzeczywistość. Tutaj odpowiedź dotycząca rozwoju duchowego tej osoby, kiedy zapytała mnie, czy liczby tak zwane dusz, niektórzy mówią, że mają liczbę mistrzowską inni, i przywiązują wagę do tych dusz, czy to ma znaczenie. Gdyby to miało znaczenie, to większość z was byłaby tak zwanymi mistrzami na ziemi, uczyłaby innych, a nie byłaby tak pogubiona. To wszystko zostało stworzone dla rozumu, w skalę i tak dalej, po której się poruszają. Wszystko po to, aby się dowartościować. A teraz widzimy, że tam, gdzie nie ma serca, nie ma duchowości. Jest tylko rozum, jego programy, sabotowanie życia, układanie, osądzanie i tak dalej. Przeczytam kolejną odpowiedź dotyczącą rozwoju duchowego, która padła w cudownej, cudownej rozmowie z kolejną osobą i bardzo się z tego cieszę, że wszyscy razem tworzymy ten piękny świat i że odpowiedzi dla nas wszystkich przychodzą od dzieci Bożych, od ich dusz. Witaj. Zmiana na ziemi nie zależy od liczb, lecz od tego, co naprawdę jest w tobie i co przepracowane zostało, a co nie. Pokazuje, że liczby, tradycja to przeszłość, że każdy uczy się od nowa wiary w siebie. Staje się nowym fundamentem w sobie, a potem dopiero idzie dalej. To tak jak budowanie od podstaw wszystkiego, co nas otacza. Wymieranie zwierząt, zmiana klimatu, zmiana ekonomiczna i zmiana ludzi. Każdy najpierw sam przechodzi przemianę, a potem tworzy to, co chce skreować. Numerologia, wróżenie i tak dalej odchodzi. Zostaje wiedza i prawda, jaką masz w sercu, język serca. Dlatego tak wiele ludzi nie rozumie swojego życia, bo dali się oszukać swojemu rozumowi i wypierają prawdę o sobie i istocie stworzenia. Nie rozumieją, że życie to etapy, a w etapach cieszymy się każdym dniem. I każdy nowy dzień to nie siedzenie w przeszłości, ale cieszenie się i działanie dla przyszłości. I tego będziemy uczeni. A miłość oparta jest na dwóch osobach i one obie powinny być partnerami. Tak, aby nie obciążać drugiego swoimi problemami. Bo tak zwane problemy to nic innego jak niezrozumienie zmiany na ziemi. Dlatego rozpada się wszystko to, co tworzy energię niezrozumienia i akceptacji, po to, aby zbudować i powstać na nowo. To kolejna odpowiedź dla ludzi, którzy pytają o zmianę w swoim życiu, o związki w swoim życiu. Dlaczego związek się rozpadł z dnia na dzień? Co się dzieje na ziemi, że ludzie odchodzą, rozchodzą, uwalniają się, ale też i dbają o scalenie rodziny? Dlaczego ludzie, którzy ignorowali wszystkie zmiany w tamtym roku, wyśmiewali strony, które zajmują się, powiedzmy, duchowością, przepowiedniami, teraz ci ludzie drgają bardzo mocno, patrząc na to, co się dzieje na ziemi? Wszystko właśnie jest w tych mailach, w tych właśnie odpowiedziach do was. To po prostu jest droga. Duchowość to nieosiągalny stan. Teraz duchowość adekwatna do ziemi to tworzenie energii pozytywnej. I każdy jest człowiekiem uduchowionym, który tworzy energię pozytywną. Dlatego, że aby powstrzymać energię negatywną, tą, którą wykorzystują ci, którzy próbują rządzić ziemią, aby zatrzymać te spadające bomby poza prezydentami, poza jakimiś rozkazami, te rozsypywanie krajów, trzeba stworzyć energię sprawczą, energię pozytywną, która zatrzyma tą energię negatywną. Opowiem w filmie o tym, jak poruszają się istoty negatywne, w innym filmie, jak oni chodzą między nami, czego potrzebują do tego, aby przejść. Natomiast tutaj każdy z nas, jeżeli tworzy energię pozytywną, staje się człowiekiem, który dba o ducha, który rozumie zmiany na ziemi.
I tutaj każda rodzina, każdy uśmiech wasz, każde wasze szczęście, każde wasze docenienie dnia to tworzenie nowej książki. W tej książce zapisujecie swoje dobre uczynki i tą książkę odczytają wam po drugiej stronie. Ta książka nie będzie gruba, przyjemna, piękna i w całej w bieli. To sprawi, że wasze postępowanie i wasze życie było czyste, piękne i zapisaliście wiele, wiele cudownych, dobrych uczynków. Stworzyliście wiele cudownej, pozytywnej energii, która minimalizuje te wydarzenia na świecie, które wstrząsają ludźmi. I to jest droga teraz duchowości. To nie medytowanie, to nie lewitowanie, to nie bycie wszechwiedzącym, to nie bycie mesjaszem, to bycie dobrym człowiekiem. I każdy z nas wie, co to dobro i zło. W tej drodze macie zakładkę, którą jest moralność. Ta książka po prostu potrzebuje zakładki. Ta zakładka wyznaczy was, czy ona będzie miała białą kartkę, czy będzie miała czarną kartkę. Czy podniesiecie się do irytacji, agresji, nienawiści, zawiści i zapiszecie rozdział czarną kartką, czy będzie to rozdział białej kartki, bo moralność powie wam, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Jak należy postępować i mówić, i jak należy uśmiechać się do życia, do swoich bliskich, do swoich partnerów. Wielu z was potrzebuje teraz związków terapeutycznych, czyli na poziomie miłości chcecie, aby ktoś przyszedł do was i was podniósł z całej waszej przeszłości. Jednak zmiana na ziemi powoduje, że budujecie fundament sami w sobie. Czyli najpierw budujecie siebie, a potem uśmiechem otrzymujecie kogoś, kto się uśmiecha. Czyli również budujecie związek na poziomie partnerstwa, na poziomie mocnego fundamentu, który tworzy energię pozytywną, który tworzy uduchowienie na ziemi, który tworzy duchowość na ziemi. I to jest jakby droga dla wszystkich nas. Dlatego tak wiele związków się rozpada i tak wiele związków się scala. Dlatego ludzie się gotują i będą się gotować, patrząc na wydarzenia na świecie. Dlatego, że ci, którzy rządzą, też zrozumieli, że to nie oni rządzą, że jest siła ponad nimi. Natomiast gotują się, bo doszli do władzy, żeby rządzić. Chcą coś zrobić, ale tu od góry ktoś im zabrania. Boją się tych, którzy im zabraniają, bo widzą, że każdy kraj można rozsypać od środka i to się dzieje. I wydarzenia w innych krajach mają właśnie pokazać im, że mają siedzieć cicho. Natomiast nie zmienia to faktu, że są kraje, które pokazują prawdę. I tylko, że to ludzie nie chcą słyszeć tej prawdy i na te kraje jest olbrzymia, olbrzymia nagonka. To smutne, co się dzieje, ale faktycznie tak to wygląda i prawda będzie przed ludźmi pokazywana. Tak jak prawda o tym, że nie jesteśmy sami w kosmosie. To już nie jest jedna planeta. To są kolejne planety w kolejnych miesiącach pokazywane, że istnieje w kosmosie życie niezależne od Ziemi. I to jest przygotowanie nas do tego, abyśmy dowiedzieli się, czym jest zjawisko UFO, co to są bazy pod ziemią, jak wygląda porozumienie nas, ludzi, z istotami pozaziemskimi, ukrywane przez rządy. Wszystko po to, aby ten dogmat i to kłamstwo, w którym istnieją ludzie, żyją ludzie, zostało zamknięte. I co będzie z ludźmi, którzy ugrzęźli właśnie w tym dogmacie, że jesteśmy sami we wszechświecie, że jedyna właściwa religia, jedyny właściwy dogmat, a reszta wszyscy kłamią. Co będzie z ludźmi, którzy uważają, że kłamstwo powielane przez 1000 razy i przez tak zwane masy staje się prawdą? To kłamstwo powielane przez 1000 razy i przez masy nigdy nie stanie się prawdą. To będzie oszustwo. Tylko, że ludziom wmówiono, że to będzie prawdą. I tak ludzie nie rozumieją słowa prawda, kłamstwo, oszustwo. Wszystko, co oparte jest na kłamstwie, powielane nawet 1000 razy, powielane w mediach, w kościołach, dalej jest oszustwem i dalej jest kłamstwem. Nic nie jest prawdą, jeżeli pochodzi od kłamstwa. I tego ludzie będą uczeni. A duchowość to po prostu bycie dobrym człowiekiem. Życie według słów szanuj bliźniego swego, choć nie rozumiesz drogi jego. Szanuj bliźniego swego. Każdy to twój brat i siostra. I nie ma lepszych i gorszych. Równość, wolność, braterstwo, miłość. To droga naszej ziemi i naszego wszechświata. I w tej drodze każdy z nas będzie uczestniczył. Każdy otrzyma wybór, czy chce być ponad innymi, czy akceptuje słowo równość i wolność. Czy akceptuje informacje, które płyną adekwatnie do niego przez tu i teraz, przez jego własne serce. Każdy z nas może napakować swój komputer, swój rozum olbrzymią wiedzą. Tylko pytanie jest, jak przełożyć tą wiedzę na świat rzeczywisty. Jak połączyć te dwa światy, serca i rozumu, systemu, i
miłości, jak być w nim jedności, być sobą. To, co powiedziała Szeptunka do Moniki podczas jednego z jej wcieleń, jest przepięknymi słowami. Żyjcie tak, abyście swoim sercem potrafili stworzyć, skreować świat rzeczywisty w systemie. Świat, w którym rozum będzie was sabotował, ale w którym wszystko można zmienić. I to jest bardzo piękne i wielu z nas uczy się od nowa tego świata. Ja jestem też takim uczniem, który codziennie uczy się od nowa. Ale zrozumiałem jedno, że mam wpływ na tu i teraz, więc żadna moja przeszłość nie ma dla mnie znaczenia. Jeżeli odchodzi ktoś bliski z mojej rodziny, to wiem jedno, że jest w objęciach Boga, w Jego ramionach. Czy moje ramiona są tak wspaniałe jak ramiona Boga? Oczywiście, że nie. Są piękne, ale nie skreowały wszechświatów, nie stworzyły wszechświatów. Nie stworzyły raju, nie stworzyły nieba, nie stworzyły energii życia. Po prostu korzystają z tej energii. Więc dlaczego mam płakać, że mój bliski jest w tak cudownych ramionach? Tak właśnie postrzegam świat i to daje lekkość życia. Nie krytykuję siebie za moje ciało, nie krytykuję siebie za swoje wady, bo to nic nie daje, nie prowadzi do niczego. Nie dążę do jakiejś wielkiej wiedzy, ambicji. Po prostu cieszę się tym, co przychodzi tu i teraz, bo na to mam wpływ. Kiedy chcę się czegoś dowiedzieć, pytam się mojej duszy, co chce mi pokazać. Jeżeli słyszę, że nie czas i nie miejsce, akceptuję jej odpowiedź. Nie złoszczę się na nią, nie krzyczę do niej. I nie zżera mnie ciekawość, nie zżera mnie bycie Mesjaszem. Nie tworzę energii, której mi nie pasuje w moim wszechświecie. Staram się panować nad energiami. Powiedziano nam, że nie panujemy nad rozumem. To kolejne kłamstwo. Panujemy nad rozumem. W wielu książkach duchowych, nawet w tej osi w okularach, przeczytacie, że nie da się zapanować nad rozumem. To znów oszustwo. Da się panować nad rozumem. Da się go wyłączyć, tak jak da się wyłączyć wasz komputer osobisty. Bo rozum to komputer biologiczny. Naukowcy mówią, że będą mogli kasować pamięć. To, co mówiłem rok temu, właśnie, że 2017 rok będzie początkiem roku, budowania roku bez chorób i budowania nowej medycyny, to już się dzieje. Jak powyciągać ludzi ze szpitali psychiatrycznych? Trzeba skasować im tą traumę, w której przeżyli, z którą sobie nie radzą. I to wiele z nas będzie doświadczać. To będzie norma w medycynie. Nasz rozum jest komputerem biologicznym, nad którym da się panować, który da się resetować, da się wyłączać i włączać, do którego się mówi, ale mówiłem to w wielu, wielu filmach. I duchowość dla ludzi, którzy nie rozumieją sytuacji na Ziemi, wchodzi w trzy słowa. Bądź dobrym człowiekiem. Nie musisz wiedzieć, co to medytacja. Nie musisz wiedzieć, co to podróżowanie po drugim świecie. Jak jest na tym świecie. Kto rządzi, kto nie rządzi. Czy Ziemia jest płaska, czy okrągła i tak dalej. Kompletnie niepotrzebna ci jest ta wiedza. Natomiast, aby stworzyć szczęście i radość, potrzebujesz dobra w sobie i dobra na zewnątrz siebie. I to dobro tworzysz. I to, co tworzysz, wraca do ciebie. Wszystko, co siejemy, do nas wraca i wszystko, co siejemy, zbieramy. Więc każda nienawiść tworzy nienawiść. Każde ubliżanie tworzy, że będziesz ubliżany. Pycha kroczy przed upadkiem. To są takie słowa dla tych, którzy są zarozumiali, którzy uważają, że zostali wybrani. Później, kiedy zostają ostrzeżeni i słuchają ostrzeżenia, widać ten upadek. Natomiast nie zmienia to faktu jednego, że osoby, które wiedzą, że tu i teraz każdy może się zmienić, że tu i teraz trzeba zawsze tworzyć energię pozytywną, że nie ma problemów, nie ma kłopotów, są tylko doświadczenia, z którymi się mierzymy, które nas sprawdzają, nasze jestestwo. Bo jak chcesz się dowiedzieć, czy przepracowałaś w sobie złość, skoro twoje życie będzie w stagnacji, czyli nikt ci nie zezłości. Nikt nie powie, a ty taki i owaki. Nikt cię nie będzie próbował jakimś kłamstwem porozbijać. Nie dowiesz się, czy jesteś spokojna, czy przepracowałeś złość. Musi ktoś taki być, abyś sprawdził swoje jestestwo. Abyś w tym momencie, kiedy jesteś szkalowany czy szkalowana, uśmiechnęła się do niego, życzyła mu szczęścia i radości i powiedziała, wszystko co robisz do ciebie wróci. Kochany, więc nie ma sensu. Ty szkalujesz, ciebie będą szkalowali. Natomiast u mnie, we mnie jest tylko spokój, miłość, bo ja wiem, kim jestem. I to powoduje przepracowanie złości, irytacji, jestestwa. I tak was samych, przepracowanie wartości światła odbywa się na bieżąco w waszym życiu. Tylko we wszystkim chodzi właśnie o wartość szlachetności, dobroci, spokoju, harmonii, pokochania siebie, zrozumienia siebie. To jest podstawa w życiu. I wydarzenia, które są dookoła was i w waszym życiu,
mają spowodować, że wejdziecie na drogę pokochania siebie, wejdziecie na drogę budowy nowego fundamentu, gdzie wyrzucacie samokrytyka, gdzie doceniacie teraźniejszość, gdzie nie siedzicie w przeszłości i automatycznie, kiedy przepracowujecie pewien okres, czyli jestem inna, zmieniłam siebie, w tym momencie przyjdzie ktoś, kto sprawdzi, czy dokładnie tak jest. I to będzie człowiek. Z drugiej strony to może być sen, który będzie was chciał wystraszyć, przestraszyć. To sprawdzenie waszych jestestw. Wszystko po to, aby na ziemi powstały mocne, silne fundamenty, które oprą się temu, co przychodzi od strony negatywnej. Jak powiedziałem, kiedy w tamtym roku mówiłem o świętach grudniowych, że tam 24.12.2016 otwarto datę 666, liczbę, która będzie taką, powiedzmy, puszką Pandory, tak, na ziemi. Teraz chyba nikt nie ma wątpliwości, że to się dzieje i że te 4 lata mogą być taką puszką pod warunkiem, że na to pozwolimy i że teraz wszystko się odbywa tak, jak zostało powiedziane. Zło próbuje żyć, próbuje emanować tym, co emanuje, czyli złością, agresją, nienawiścią, zazdrością. Dla nich ludzkie życie nie ma znaczenia, natomiast my mamy tworzyć energię pozytywną, aby zminimalizować ich zadania, ich rolę. I tak to wygląda, tak będzie to działało teraz na Ziemi. Stąd te wydarzenia, stąd te smutne bomby, stąd te groźby tak zwanych wojen. Mamy miesiąc wyboru, więc wybierają między pokojem a wojną. Natomiast aby USA i Rosja i Chiny porozumiały się, ktoś musi dać im pretekst. I widzicie teraz, że tym pretekstem jest Korea, inaczej by się nie porozumiewali. I tak to mniej więcej wygląda na świecie, że to, co nam się wydaje złe, nie do końca jest złe, to tylko spełnia swoją rolę. Dla mnie zło i dobro to tylko uzupełnienie i dopełnienie drogi wyboru, czyli doświadczenia, przez które przechodzę, aby pielęgnować sobie światło. I to jest najpiękniejsze. Natomiast dla wielu rozumów zło i dobro tworzy pewną walkę, was samych i walkę na zewnątrz. Tutaj, kiedy możemy zmienić bieg naszej historii, możemy zmienić duchowość na Ziemi, chodzi o jedno, o wybór ze stron. Jeżeli chcesz być w świetle, po prostu bądź dobrym człowiekiem. Twórz dobro, twórz uśmiech, twórz radość ze swoimi bliskimi. Spędzaj czas z nimi, a nie czas na pracy i na zamartwianiu się o pracy. Naucz się odpoczywać, bo wielu z nas nie umie odpoczywać. Wtedy tworzysz energię pozytywną dla dobra świata. Nie trzeba medytować, nie trzeba jakby przeczytać miliony książek na temat duchowości. Trzeba zrozumieć teraźniejszość i w teraźniejszości po prostu być uśmiechniętym, szczęśliwym człowiekiem. Medytacje to taka droga do poznania świata duchowego. Jeżeli potrafisz się uśmiechnąć do siebie, bardzo szybko otworzysz drogę do świata duchowego, bo nic przed istotami światła nie jest ukryte. Mrok skrywa tajemnice, ukrywa wiele rzeczy. Nie pokazują nam się w świecie rzeczywistym. Istoty duchowe są koło was, czujecie się cudownie, kiedy was otaczają, czujecie ich zapach, zapach aniołów. One są koło was i patrzą na każdego z was. Każdy z was ma swego anioła stróża, więc on was obserwuje, opiekuje się wami. Często pomaga wam zrozumieć to, co się dzieje w rzeczywistości. Natomiast rozum będzie sabotował, tak został zaprogramowany. I wielu z nas przechodzi naukę panowania nad rozumem. I to jest nauka, którą odrabiają wszyscy, od dzieci do osób starszych. I nie ma tutaj osoby zwolnionej. Zwalniamy się sami, zamykając się w skorupie. Czyli zmiana na ziemi pokazuje nam dowód, że trzeba coś przepracować, a część ludzi mówi, nie będę po staremu uparta, a potem się dziwi, że zostają sami, że nikt nie chce z nimi rozmawiać i że po prostu wstrząs jest tak mocny i nauka pokory jest tak duża, że trzeba po prostu zacząć słuchać to, co się wypierało. Oczywiście są tak uparte świadomości, że przejdą na drugą stronę i przechodzą na drugą stronę, bo wolą się poddać niż zmienić samego siebie. Ale to tylko jest dowód na to, że ta zmiana trwa i że zostaną ci, którzy będą chcieli zmieniać siebie, którzy będą chcieli tworzyć energię pozytywną i ta cała energia, kiedy wypełni Ziemię, nie będzie już grama negatywizmu na tej Ziemi. Wtedy nastanie przystań i dzieci na nowy świat otworzą swoje potencjały, swoje świadomości, a my będziemy w tym wszystkim uczestniczyć i będziemy się z tego cieszyć. I to po prostu się dzieje i najpiękniejsze jest to, że każdy z was dokłada cegiełkę do budowy nowej ziemi. Niech tą cegiełką będzie bycie dobrym człowiekiem i wasz uśmiech, radość, szczęście. I tego wam życzę. Dziękuję za ten film.